Dzień dobry, witam serdecznie. Już jutro w ramach naszego terenowego studia Scena Tańca Oja kolejne spotkanie z ciekawym gościem. O tym może za chwilę. Korzystając z sytuacji, chciałbym zaprosić Was na mały spacer i oprowadzić po terenowym studiu Scena Tańca Oja, które zostało niejako troszkę przeorganizowane przez pogodę, przez naturę, gdyż wczoraj mieliśmy pierwszą burzę. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby pokazać Wam, jak to studio w ogóle wygląda. Także tutaj mamy niemalże neon. Neon działa tylko w sytuacji, kiedy jest słońce, czyli zazwyczaj przez większość dnia, no chyba że przyjdzie burza, wtedy w ciągu dnia jest tutaj ciemniej niż w nocy, gdyż w nocy jest dosyć jasno, gdyż mamy pełnię księżyca, która rozświetla całkiem sporo. Zobaczmy, jak to właśnie wygląda. Tutaj mamy, znajduje się siedziba tego oto studia. Podejdziemy bliżej. To właśnie jest mega profesjonalny, w zupełności wystarczalny statyw telewizyjny, na którym umieszczamy kamerę za pomocą, uwaga, bardzo drogiego sprzętu, gumki recepturki, którą przytwierdzamy zazwyczaj tutaj kamerę i oplatamy na tymże profesjonalnym statywie. Nie mylić z kijkiem wbitym w piach. Ciut wyżej znajduje się drugie stanowisko operatorskie. Na tym właśnie oto załamaniu gałęzi umieszczamy zazwyczaj kamerę, która jest odpowiedzialna za transmisję na żywo. Tą, którą teraz wykorzystujemy przy tak zwanym live statywie, czyli z wykorzystaniem mojej prawej ręki. Działa całkiem płynnie, proszę o to demonstracja. Tak to właśnie działa, więc stanowisko kamery numer 1, stanowisko kamery numer 2. W tym oto miejscu zazwyczaj znajduje się łódka, do której zapraszam gości. Małe przemycona tęsknota za miastem Łódź, które serdecznie pozdrawiam. Natomiast łódka została wymieciona tutaj przez fale, więc musimy udać się w małą podróż. Tam oto słońce, które w naszym studiu wyznacza ramę i czas trwania wywiadu, gdyż w momencie, kiedy kamera, którą właśnie trzymam w płynnym statywie, czyli w mojej prawej ręce, jest włączona w transmisji na żywo, nie mamy możliwości podejrzenia czasu, więc tą ramę czasową wyznacza nam słońce, które tam w oddali, w momencie, kiedy skryje się za górą, którą dzisiaj ledwo widać, jest to Birma, kolejny kraj, ale na tym piasku widzimy pewne ślady ciągnięcia łodzi, która została wyciągnięta na brzeg. Proszę, zmierzamy do naszego ruchomego studia. Proszę bardzo, oto nasze studio, które nie znajduje się w tym miejscu, w którym zazwyczaj. No ale cóż, z naturą tutaj się nie dyskutuje. Przechodzimy obok sprytnego neonu, który działa, jak mówiłem, tylko w promieniach słońca. Jest zbudowany niemalże w pełni z materiałów naturalnych. Jedyną rzeczą, która jest tutaj ingerencją spoza, jest pewien sznurek, którego posiadanie na wyspie wielkim szczęściem jest, gdyż przydaje się do wielu rzeczy. Przejdźmy dalej. O, znajduję właśnie nasze narzędzie, jedno z narzędzi pracy, które pozwala nam się uziemić w sytuacji, kiedy odlatujemy za daleko w rozmowach z artystami. Jest to ta oto właśnie kotwica, która służy nam do zacumowania
i nie odpływania z wątków tematycznych, ewentualnie do przybicia neonu, tudzież profesjonalnego statywu kamery w piachu, czyli w naszej ziemi. Idąc dalej, kolejny fragment naszego studia, do którego trzeba przejść naokoło, żeby nie poranić stóp. Jest to tak zwane miejsce, w którym ogłaszamy, eventujemy. Proszę bardzo, zazwyczaj to jest tak zwana tablica naszego gościa. I w tym momencie już widzimy, co się jutro wydarzy. Jutro nieco tajemniczo gościem będzie, a właściwie tematem dnia tym razem będzie dźwięk i ruch. Głównie chodzi nam o relacje dźwięku i muzyki i w tym celu spotkamy się z jednym z naszych wspaniałych gości, z muzykiem z pochodzenia z Australii, który od lat mieszka na Bali, ale utknął w Tajlandii. Więc jeśli jesteście ciekawi o relacji dźwięku i muzyki i nie zawsze to muzyka jest potrzebna do tego, żeby taniec zaistniał, czasem dzieje się to w drugą stronę, czasem na zasadzie komunikacji, relacji, słuchania jednego, drugiego, co pierwsze kura, jajko, dźwięk, ruch, pogadamy o tym trochę jutro. Więc zapraszam jutro o godzinie 18 czasu polskiego. 13 czasu polskiego. Ciągle mi się to myli, wybaczcie. 13 czasu polskiego. Kolejny wywiad. Dźwięki, muzyka. Do zobaczenia.